Podcast Zawód od Nowa. Inspirujące historie o życiu zawodowym, czyli rozmowy o tym, jak mieć fajną pracę i satysfakcję z niej przez całe życie, niezależnie od wieku. Nazywam się Patrycja Sawicka-Sikora i jestem psycholożką biznesu. Mam nadzieję, że usłyszycie tutaj wiele inspirujących historii, które napisało życie, które pomogą Wam dokonywać dobrych zmian w życiu zawodowym. Dzięki niej wiele osób rozumie, że dojrzałość to nie to samo co dorosłość. Jej trudna historia osobista zainspirowała ją do poszukiwania źródeł, a nie tylko zaleczania objawów. Pochodzi z aktorskiej rodziny, ale poszła własną drogą. Cześć Marianka. Cześć, dzień dobry. Jak już się zorientowaliście, kolejną gościnią mojego podcastu Zawód Od Nowa jest Marianna Gierszewska, aktorka. Coach kognitywny, praktyk ustawień systemowych, twórczyni i właścicielka dwóch firm, przedsiębiorczyni, podcasterka, autorka książki grzek, Tak. Coś byś jeszcze dodała? Hmm, jeśli chodzi o zawód, to chyba wszystko. No, jest jeszcze cała sfera życia prywatnego, mama, kobieta, żona. Tak, trochę tego jest. A czy masz jakąś ulubioną rolę? Albo ulubiony kawałek zawodowy? Hmm. Wiesz co, myślę, że z całą pewnością bardzo ważne jest dla mnie pisanie i mam wrażenie, że pisanie się bardzo łączy z mówieniem u mnie. I bardzo ważne też dla mnie jest szeroko pojęte towarzyszenie ludziom. To są takie najważniejsze miejsca. Ja też czuję, jakbyś mi dzisiaj towarzyszyła. Mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, też jakoś my im towarzyszymy, tak. bo zaprosiłam cię, bo jesteś jedną z takich osób, które jakby tak popatrzeć z boku zdecydowały o tym, że ich życie będzie wyglądać inaczej niż miało wyglądać z założeń rodzinnych, uh -huh. Uh -huh. bo pochodzisz z rodziny aktorskiej, twoja mama i twój tata są aktorami chyba do dzisiaj, prawda? I tak jest. Można powiedzieć, że cały czas są w tej roli zawodowej, która oczywiście bywa zróżnicowana, no ale jest jakimś zawodem, a ty... Zrezygnowałaś z tej drogi. Tak, Co jest. się wydarzyło wtedy? Co mm. się stało? Co miałaś jakby w sobie, że, że jakby zrezygnowałaś z tej drogi, którą gdzieś w jakiś sposób dla ciebie wybra wybrano, albo która była jakimś kawałkiem twojej historii rodzinnej? Tak, to rzeczywiście był kawałek historii rodzinnej, bo ja jako dziecko. Gdzie z jednej strony patrząc na moich rodziców, którzy byli cały czas w serialach, teatrach, na próbach, na planach zdjęciowych, ja się temu przyglądałam i gdzieś dla mnie było takie bardzo naturalne, że życie zaczyna i kończy się na świecie artystycznym. I nasi rodzice też bardzo często do salonów w naszym domu rodzinnym wtedy przyprowadzali kolegów, koleżanki z teatrów. Więc, jakby ten cały świat artystyczny był też w naszym domu. I ja i moja siostra przyglądałyśmy się temu. Z drugiej strony, też jeżeli mam być szczera, to miałam takie poczucie jako dziecko, że więź z rodzicami ma się wtedy, kiedy się jest w tym świecie artystycznym. Więc ja i moja siostra myśmy też pisały jakieś tam sztuki, takie mini teatralne, takie spektakle teatralne dla właśnie rodziców, dla ich kolegów, koleżanek z teatrów i tego świata artystycznego. I tej artystycznej kreacji we mnie i w mojej siostrze było bardzo dużo. I dla mnie gdzieś takim naturalnym krokiem było myślenie, że okej, okay, no to skoro tak, to ja na pewno będę piosenkarką, aktorką. Ja już się widziałam jako drugą Celine Dion, jako drugą Beyoncé. Przyglądałam się też gwiazdom. Z zachodnim, um, które grały w filmach, no i ja sobie myślałam: okej, okay, to będzie moja droga. I ja nie widziałam dla siebie żadnej innej ścieżki. I rzeczywiście było tak, że kiedy miałam um, 15 lat i zachorowałam na wrześniąc zapalnie jelita grubego, to wtedy jakby moje plany, które ja miałam takie dla siebie wykute, wtedy moje plany runęły. No bo się okazało, że okej, okay, są biegunki, są wizyty w szpitalach. Marianna nie może realizować swojego dzieciństwa, swojej nastoletności, nie ma też miejsca na hobby. No więc, jakby to wszystko tak wiesz, przesunęło się na bok w związku z chorobą. Ale. Ja cały czas z tyłu głowy miałam taką myśl, że ok, jak tylko wyzdrowieję, jak tylko wyzdrowieję, jak tylko wyzdrowieję, to dalej będę grać, dalej będę dążyła w stronę aktorstwa, w stronę bycia piosenkarką, w stronę w ogóle po prostu bycia na scenie na estradzie i przed kamerami. I próbowałam po zdanej maturze, próbowałam się dostać, chorując na zapalenie Jelita Grubego, próbowałam się dostać do szkół teatralnych. No i rzeczywiście dostałam się do trzeciego etapu w Łodzi, w szkole filmowej i tam usłyszałam na tym trzecim etapie, że nie wiemy co pani jest, bo ja ukrywałam chorobę, ale nie wygląda pani na osobę zdrową. A szkoła teatralna wymaga krzepy, wymaga pary. No ja oczywiście wtedy poczułam się bardzo dotknięta tymi słowami, bo pamiętam nawet jak szłam do sklepu jeszcze przed egzaminami, i zastanawiałam się, ok, to jaką sukienkę, jaką spódnicę, jaką bluzkę założyć, żeby nie było widać, że jestem tak chuda. Ja wtedy ważyłam około 40 kg. Um, tak, żeby przybliżyć, dlaczego taka niska waga, bo po prostu, że zapalnie zapalnieje tak grubego, jest związane z biegunkami, wymiotami, więc po prostu ta waga ze mnie cały czas schodziła. Nie dostałam się do tej szkoły teatralnej i wtedy stwierdziłam, ok, robię coś, czego no oczywiście nikt się po mnie nie spodziewał w tamtym czasie, wyjeżdżam do Anglii. No i rzeczywiście, y, pamiętam jak y, spakowałam walizkę wielkiego czerwonego Samsonita y, i powiedziałam do mojej mamy, mamo, wyjeżdżam do Anglii. Moja mama się zapytała, dziecko, co ty robisz? Co ci, y, co ci przyszło do głowy? Przecież ty chorujesz, jesteś na lekach. Co ty tam będziesz robić w ogóle w tej Anglii? Ja powiedziałam: Nie wiem, mamo, ale jadę i spróbuję się tam dostać do szkoły aktorsko-śpiewaczej The Guildhall School of Music and Drama w Londynie. No i rzeczywiście, jak sobie powiedziałam, tak zrobiłam. Wyjechałam do Anglii. Jak teraz o tym myślę, to ja teraz myśląc o sobie, mam takie. Ja pierdzielę, co za odważna dziewczyna, bo ja tam nie miałam znajomych, ja tam nie miałam rodziny, ja tam nie miałam zapewnionej pracy, nie miałam tam zapewnionego miejsca zamieszkania. Jedyne co miałam, to moich 10-11 tysięcy oszczędności, które zamieniłam w całości na funty i moja czerwona wielka walizka Samsonite. No, a Ale jakbyśmy tak popatrzyły z boku, to co jeszcze w sobie miałaś, no bo czegoś w sobie takie mam poczucie posłuchałaś. Tak, Albo ja coś chyba, usłyszałaś? Wiesz co, ja chyba, ja chyba usłyszałam, że i tak pozwoliłam sobie przyjąć: hej młoda, ty chyba szukasz w złych miejscach. Mhm. Bo dla mnie od dzieciństwa to w ogóle jest coś, do czego ja ostatnio nawet doszłam, tak w takiej pracy własnej ze sobą. Że ja od dzieciństwa. Funkcjonowałam przebrana za coś lub za kogoś. Rodzice mnie i mojej siostrze pokazywali świat pełen charakteryzacji, świat pełen scenografii, świat pełen ról, w które się wchodzi na chwilę. I myśmy w tym funkcjonowały. I ja do czwartego, trzeciego roku życia nie miałam włosów na głowie, tylko miałam rudy mech. Zakładałam opaski z włosami. To były te pierwsze przebrania moje. Ba! Jak miałam założone opaski z włosami, to wtedy wszyscy mówili, Boże, to za piękna dziewczynka. Więc wtedy też byłam chwalona. Później pisałyśmy, tak jak mówiłam wcześniej, z moją siostrą sztuki teatralne, które wystawiałyśmy w dużym pokoju przed rodzicami, ciotkami i wujkami, którzy byli aktorami i reżyserami. I tam też się za coś przebierałam. Później chodziłam do szkoły na konkursy piosenki angielskiej, polskiej, i tam też występowałam, więc jakby całe moje dzieciństwo to było granie, to było przebieranie się, to było udawanie. I, i jak dostałam tą odmowę z tej szkoły teatralnej, coś na co przecież ja tak bardzo liczyłam. I przecież całe moje życie do, do tamtej pory było jakby dążeniem w tę stronę. I jak dostałam tę odmowę, to ja wtedy miałam taką bardzo dużą żałobę bardzo dużą żałobę. Ja pamiętam, no bo to było w łodzi, ja wróciłam do domu do Warszawy. Po tej odmowie i dwa dni bite dwa dni to ja po prostu siedziałam na balkonie, chodziłam do toalety, bo biegunki trwały i płakałam. I można powiedzieć, że ja w ciągu tych dwóch dni tak się skontaktowałam z takim swoim wielkim żalem i smutkiem, i takim zawodem, że nie wyszło tak, jak ja chciałam, żeby wyszło. I od tego momentu, od tego momentu miałam wrażenie, że zaczyna mnie prowadzić już coś innego nie ten stary program Ty musisz grać i musisz być. W Polsce przecież. Tylko tam się wlała taka. Chyba bym powiedziała, że takie dialogowanie z życiem. Okej, okay. okej. Okay. Odważmy się na coś w takim razie. Bo jeżeli mój wykuty wcześniej plan nie działa, to pozwolę się życiu zaskoczyć. I rzeczywiście pojechałam do Anglii. Tam się próbowałam dostać do tego The Guildhall School of Music and Drama, co było strasznie śmieszne, bo okazało się, że tam trzeba śpiewać operowo, czego ja nie wiedziałam. Nie wiem, nie wiedziałam, nie doczytałam. No i oni się mnie zapytali w komisji, w jury, proszę, jaki materiał pani przygotowała i tak dalej. I ja przygotowałam Michaela Jacksona i zaśpiewałam im kawałek. Oni byli tacy wow, 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 nie? A potem dobrze, to teraz fragment opery poprosimy. I ja miałam takie, yy, ale ponieważ moja babcia jest śpiewaczką operową, to ja jako małe dziecko słuchałam, jak ona gotowała i na przykład śpiewała jakieś. No teraz mogę nie zaśpiewać w punkt, ale jakieś. Ordi fon, są, no di diaccio wiesz, jakieś takie włoskie rzeczy, nie? Więc, więc ja stanęłam tam i zaczęłam śpiewać to włoskie, co znałam od mojej babci. Ich miny. To było takie mm, pięknie, pięknie podziękujemy, jednak nie. No oczywiście potem dostałam w kopercie ym, potwierdzenie, że nie, nie dostałam się do szkoły. Mm. No ale stwierdziłam, okej, okay. okej. Okay. To już było dla mnie o wiele lżejsze. Bo to nawet było śmieszne, co się zadziało na tych egzaminach dla mnie. Więc zostałam w Anglii no i pracowałam jako baristka, barmanka. Pracowałam w knajpie z taką, takim tureckim jedzeniem. Miałam kilka etatów w tej Anglii i sobie jakoś tak żyłam. Absolutnie nie na świetnym poziomie. Raczej sobie tak ten rok żyłam, doświadczałam. I też, też się siebie pytałam w tym czasie, czego ty chcesz? Czego ty chcesz, Marianna? O co, o co ci chodzi w tym życiu? Czego ty chcesz? Trochę usłyszałam, że przeżywszy tą żałobę po odmowie z łódzkiej szkoły filmowej, jakby wpadłaś na taki pomysł, żeby pojechać do Anglii, ale tam też jeszcze było to jakoś ukierunkowane na ten... Trochę program, a trochę dziedzictwo, trochę tak. jakieś takie, coś co ja znam i co jest dla mnie bliskie, ale w międzyczasie działo się coś nowego. Tak. I jakbym Cię zapytała, czy ty wiedziałaś wtedy, co będzie później, albo co byś chciała robić, czy miałaś taką wytyczoną ścieżkę? Nie wiedziałam. Wiedziałam, że ten świat artystyczny jest cały czas mi bliski. W ogóle nie wiedziałam, jak się za to zabrać bo wydawało mi się, że no dobra, jest tylko jedna droga, z całą pewnością jest tylko jedna droga, skończyć te cholerne studia mhm. artystyczne. Moja mama jest magistrem sztuki, mój tata jest magistrem sztuki, Marianna Gierszewska, wtedy Kowalewska, też będzie magistrem sztuki. I jak wróciłam do Ang z, przepraszam, z Anglii do Warszawy, to wróciłam y, z zaostrzeniem wrzedziejącego jelita grubego, i to zaostrzenie się pogarszało, jak yy, wróciłam do Polski. Ono się pogarszało z dnia na dzień coraz bardziej. I ja dosłownie na kilka miesięcy po powrocie z Anglii do Polski yy, trafiłam na stół operacyjny. Wtedy, właśnie z zagrożeniem życia, została mi wyłoniona Stomia. I ja. No, to jest ciekawe. Yy, bardzo dawno o tym nie myślałam. Wiesz, że ja po, wyłonien po wyłonieniu Stomii miałam przez moment taki głos w sobie, że ja będę pielęgniarką albo lekarzem. Bo miałam tak dużo, to prawdopodobnie płynęło z ogromnej wdzięczności, którą ja miałam do całego personelu medycznego. I ja pamiętam, jak się popłakałam, teraz też już mnie wzrusza ta myśl. Pamiętam, jak się popłakałam po tym, jak miałam wyłonioną stomię i powiedziałam do mojej mamy i do mojego taty, że właśnie, że może ja pójdę na studia medyczne, może ja pójdę na, do szkoły pielęgniarskiej, ja chcę pomagać ludziom. I tam wybrzmiało to zdanie: ja chcę pomagać ludziom. No ale moja mama wtedy powiedziała: Dziecko z Twoją Matematyką do szkoły medycznej, bo moja Matematyka rzeczywiście to jest e, duży temat, chociaż właściwie już nie jest, ale był przez wiele lat. Miałam bardzo trudną relację z Matematyką. Wielokrotnie byłam wyzywana od osłów, e, leniuchów e, okien nie trzeba otwierać, bo orłem nie będziesz i tak dalej. To, to, to wielu z nas zna. I później stwierdziłam, ok, skoro wtedy mnie nie przyjęli do szkoły teatralnej, bo byłam za chuda, to teraz może mnie przyjmą, bo przecież odbijam postomi swoją wagę. No i zdawałam do szkoły teatralnej ze stomią. Zrobiłam coś, czego w historii nikt jeszcze nie zrobił. Dostałam się ze stomią do szkoły teatralnej. I w ogóle, jak teraz o tym mówię, to też znowu mam taką myśl. You go girl, bo dokonałam czegoś, yy, patrząc jakby na system szkolnictwa artystycznego, dokonałam czegoś niemożliwego. Dostałam się ze Stomią po operacji do szkoły artystycznej. Utaiłam te informacje, nie powiedziałam, że jestem Stomiczką. Wybrałam taki strój na egzaminy żeby nikt się też nie domyślił. Um. I tak naprawdę w tym świecie artystycznym pierwszy raz wybrzmiało, że jestem z Stomiczką dopiero na planie serialu Pułapka, który wygrałam, będąc jeszcze na pierwszym roku. Ale tu szybko wtrącę, że samo dostanie się do szkoły teatralnej było dla mnie jakbym rzeczywiście złapała pana Boga za nogi, jeżeli jesteś jedną z tysięcy, a tak naprawdę była nas dwudziestka, z tysięcy ludzi, którzy próbują się dostać, którzy próbowali się dostać, no to naprawdę czujesz się wyróżniony, jakby ego jest właściwie podpompowane. Natomiast jak już weszłam w ten system szkolnictwa, w ten system tego studiowania, to ja miałam po prostu poczucie, że biorę udział w jakiejś, w jakimś matriksie, w jakiejś przekręconej grze komputerowej, bo Fuksówka, to co się działo na fuksówce, to jak to, jaka była sztywna, nieprzyjmująca żadnego sprzeciwu hierarchia ułożona w tej szkole, to jak byliśmy, biorę w cudzysłów, wychowywani w poczuciu, że należymy do jakiejś elity, będąc w tej szkole. To, że nie możesz mieć własnej interpretacji tekstu. Interpretacja jest odgórnie założona. Trochę jak w, w szkole na lekcjach polskiego. Więc to wszystko mnie tak walnęło obuchem o głowę. I, i ja pamiętam, że ja już na dwa, na trzy miesiące po starcie yy, studiów artystycznych miałam taką myśl, Okej, okay, ok, to nie jest miejsce dla mnie. To nie jest miejsce dla mnie. Teraz tylko błagam wszechświecie, świecie o jakiś znak, żebym ja stąd mogła spokojnie bezpiecznie odejść. I te znaki rzeczywiście przyszły. Bo um, po pierwszym semestrze, po sesji zimowej e, poszłam na castingi na które znów regulamin mówił nie powinnam była iść, ale poszłam bo zostałam jakby imiennie zaproszona. I ja stwierdziłam, no nie, no, no po prostu pójdę, bo pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają. Jak w nie nie wejdziesz, to odjeżdżają. I wygrałam jeden casting, drugi casting. Pierwszy to był Roist, który był reżyserowany przez Janka Holubka, a druga to była, druga to była Pułapka której zagrałam dwa sezony, i ja poszłam do mojej szkoły powiedzieć, że hej, dostałam dwie role, co z tym robimy? Powiem, że nie powinnam była, no ale to się wydarzyło i ja chcę w tym zagrać. No i dostałam: najpierw dostałam informację, że nie mogę zagrać, że mam to odmówić, a ja powiedziałam, że nie odmówię, więc dostałam informację, że pójdą mi na rękę. Że cała szkoła jakby pójdzie mi na rękę w kontekście zdania pierwszego roku sesji letniej. I rzeczywiście udało mi się zdać sesję letnią, natomiast już te, dwie, te dwa wygrane castingi wzięłam dla siebie jako znak tego, że hej, nie musisz być magistrem sztuki, żeby zacząć. Nie musisz być magistrem sztuki, żeby robić to, co kochasz. Ba, może. Nie musisz być magistrem, żeby robić to, co kochasz. No, aż się tak za, za, zasłuchałam w tą twoją historię. Tak chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś, co przyszło do ciebie, jak z taką ogromną wdzięcznością myślałaś o zawodzie lekarza, pielęgniarek, i tego, że pojawiła się w tobie myśl, że chciałabyś pomagać ludziom. Co się z nią stało na ten czas, kiedy ja mam takie poczucie, realizowałaś jednak ten program? Który jakoś był z tobą od początku? Czy ona była, czy ona spała, czy ona była na półce? Ona, ona, ona była, to na pewno ona była, tylko ona była biedna, bo ona była taka stłamszona. Ona była taka. Ja przez jakiś czas, i to było w okolicach rezygnacji ze szkoły teatralnej. Ja, ja przez jakiś czas miałam takie wrażenie, że ja jestem w ciąży i ja nie mogę urodzić. Że jak, jakby jak artysta, który wie, że musi coś zrobić, czy musi coś namalować, ale nie ma płótna i nie wie, co, nie, wie, nie, wie, nie, wie, nie wie, co zrobić, nie wie jak zacząć, ale wie, że musi. Ja się czułam taka. Ja się czułam w jakiś sposób zapłodniona przez moje doświadczenia jakbym była w ciąży ze wszystkim tym, co ja poprzez swoją historię, poprzez swoje doświadczenia miałam do dania i do powiedzenia, ale cholera nie wiedziałam, jak to ruszyć, jak to dotknąć, z czego skorzystać, jak to wyrazić. To było dla mnie takie frustrujące, bo y, ja pamiętam, że ja tak grałam w pułapce, grałam w rojście, potem grałam jeszcze w różnych sztukach teatralnych, w spektaklach, ale ja miałam cały czas takie wrażenie, ja pierdzielę, no ale to nie jest to, no to nie jest to. Tak, sztuka, artyzm, kreatywność, kreacja, super, ale to nie jest to. Ja chodzę w ciąży z czymś innym i w momencie, w którym... Um, Myślę, że to było w okolicach naszego wystartowania z pierwszą firmą Tutti, bo historia, żeby każdy nadążył, była taka, że kiedy ja zagrałam w pułapce, ja tam na planie już musiałam powiedzieć, że mam Stomie. Więc powiedziałam i kostiumografkom i później powiedziałam też aktorom, którzy ze mną grali. I naprawdę wszyscy. Z tego środowiska byli zdumieni siłą, mocą, krzepą, też tym, jak ja dowoziłam um, rolę, którą grałam, patrząc na to, że mam stomię. Tam było bardzo dużo scen kaskaderskich, i ja je wszystkie dowoziłam. <gry> I i e, po pułapce, jak ja też zobaczyłam, że kurde, ja mówię o tej stomie na tym planie, Wszyscy to przyjmują w sensie, to jest ogromny temat. To wtedy przyszedł do mnie pomysł, żeby powiedzieć o Stomi na głos, żeby stworzyć bieliznę dla Stomiczek, i rzeczywiście powiedziałam o Stomi na głos. Wtedy się pospało dużo artykułów na mój temat, na temat mojej choroby, na temat Stomi, i w ogóle mam wrażenie, że wtedy e, choroby około wyszły ze sfery tabu w Polsce. I to znów jest em, jakby nie, nie chcę próżnie sobie tego przypisywać, ale widzę w tym swoją ogromną zasługę, że to jest jakby znowu rzecz, która była niemożliwa, a stała się możliwa i została dokonana. Poprzez to, że ja zdjęłam majtki. Ja pamiętam taki podcast z Tobą, w którym Ty opowiadałaś, że jakbyś miała odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu wreszcie powiedziałaś na planie o tym, że jesteś Stomiczką. To padły takie słowa, że ja byłam już zmęczona udawaniem, zmęczona graniem. Uh -huh. Uh -huh. Bardzo, ukrywaniem. Tak. Bardzo tak. To jest trochę jak zdjęcie doczepianych włosów. To jest trochę jak zdjęcie gorsetu, w którym się grało przez całe swoje życie. Ja jestem taka, ja mam tak. Taka jest moja historia, i takie są moje doświadczenia. I Paradoksalnie, kiedy ja stanęłam tak wprawdzie tych swoich doświadczeń, ja wtedy też poczułam się w swojej wielkiej mocy. Ja, Marianna wtedy, Kowalewska, poczułam się w ogromnej mocy, kiedy powiedziałam prawdę na swój temat. I to, co się wydarzyło przy okazji Tutti czyli przy okazji naszej firmy z bielizną dla stomiczek, to, że ja wtedy zaczęłam właśnie dawać wywiady, zaczęłam rozmawiać na temat ciała, ciało miłości, wstydu, to był ten moment, w którym zaczął się poród. Wtedy zaczęłam być zapraszana na różne konferencje, też z ramienia firm farmaceutycznych, z ramienia różnych fundacji, także fundacji dla stomików. Ja zaczęłam mówić o ciele, zaczęłam mówić o miłości, o komunikacji, o wstydzie, o drodze do siebie. I to był ten moment, w którym ja zobaczyłam, to jest to, o czym ja mam mówić, to jest ten zalążek, to jest to ziarenko, które, z którego teraz wykluje się coś większego. No i rzeczywiście od tego się zaczęło, zaczęło się od tych różnych warsztatów, od tych różnych um, spiczy, przemówień, od wywiadów, a później... Przeszło na warsztaty indywidualne, na warsztaty grupowe, na e-booki, które na początku napisałam. No i z tego właściwie powstały okolice ciała. Bardzo jakoś został ze mną ten moment tego, co powiedziałaś, czyli że stanęłaś wprawdzie ze swoimi doświadczeniami z tym, kim jesteś i jakie jest Twoje życie. I tak sobie myślę, jakie to jest różne od tego, co my możemy gdzieś w sieci słyszeć i co słyszą też moi klienci, którzy przychodzą do mnie w jakimś tam stadium wypalenia zawodowego, czyli takiego nieradzenia sobie jakoś ze stresem w pracy. I oni bardzo często mówią, no, że oni nie wiedzą, mhm. Co mają zrobić? W sumie może jest już za późno, ale też to, co im przeszkadza, to taka narracja, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Marianna, która panuje, że ja od zawsze wiedziałem, że chcę tu być. Uh -huh. Bardzo ciężko pracowałem, wstawałem o 5 rano robiłem 4 czy tam 16 rytuałów, zależy kto co tam, u kogo się sprawdziło i jakby w taki jakby odhumanizowany sposób, ale dążyłem do tego celu i dlatego tu jestem. Ja to tak. zawsze mówię, że kropki łatwo się łączy do tyłu. Tak, tak. Tak. Natomiast co twoim zdaniem mogłabyś powiedzieć o swoim właśnie doświadczeniu, o tym, że jednak ja mam takie poczucie, że ty szłaś trochę przez mgłę. Mhm. Zdecydowanie. Zdecydowanie. I co wtedy robiłaś, żeby dalej iść, mimo mhm. tego, że nie, nie widać jeszcze dokąd? Ja szłam przez mgłę, czyli jakbym to miała rozpakować, to ja szłam przez to, co było mi, to, co było moją strategią przetrwania w dzieciństwie. Bo te występy to. Bycie w roli, to zabawianie, to pomogło mi przetrwać całe moje dzieciństwo. To było składową, fundamentalną częścią mojego dzieciństwa. Więc ja to, to była ta moja mgła, to był ten mój program, przez który ja szłam po prostu. I też jak, jak, jakiś taki. Naturalny wręcz odruch, że skoro moja babcia jest niedoszłą śpiewaczką operową, skoro moja mama nie spełniła się do końca w aktorstwie, chociaż jest świetną aktorką, to nigdy nie dostała takich ról, na jakie zasługiwała, to ja to odrobię za nie dwie. Oczywiście wtedy nie miałam prawa, jakby tego wiedzieć, bo nie znam ustawień systemowych, pracy systemowej, natomiast potem, jak mi się to zaczęło wszystko kleić, to ja zobaczyłam, w jak wielu ja programach po prostu funkcjonowałam, i to nie, było, to nie było moje, to nie było moje powołanie, tylko to było bardzo wiele ponakładanych historii, zapisów, wzorców i strategia przetrwania, która się pięknie realizowała poprzez zawód aktor. Zresztą, jeszcze jedna rzecz mi się bardzo realizowała w aktorstwie: moja rana odrzucenia. Ja jestem dzieckiem z szerokiej rany odrzucenia. Ponieważ ja byłam odseparowana bardzo wcześnie od rodziców, mieszkałam w innym mieście niż mama, tata, moja siostra. Więc ja mieszkałam z dziadkami w Krakowie, moi rodzice z siostrą mieszkali w Warszawie. Więc ja we mnie poprzez wiele historii i doświadczeń z mojego dzieciństwa pracowała szeroko rana odrzucenia. I ja chodząca na castingi, na których cały czas słyszałam, pani jest za niska, za chuda, za gruba, a nos taki, a zęby takie, a ruda. Może by się pani przeformowała na czarno. A, za, za, za jasna cera. Nie, ona nam nie będzie pasować. Ja cały czas doświadczałam tej rany odrzucenia. Ja nie taka. Ja nie dość. Ja niewystarczająca. I to cały czas mi wracało jak echo, jak bumerang. A tak naprawdę temat pierwotny był w dzieciństwie. Więc też mogę powiedzieć, że jak ja zaczęłam ze sobą pracować, to wtedy też się bardzo dużo zmieniło w kontekście zawodu. Bo ja gdybym nie pracowała ze sobą, to gdybym trafiła do szkoły teatralnej i gdybym doświadczyła fuksówki, czyli miejsca, wtedy fuksówka wyglądała tak, że starsi studenci po prostu napierdalają w freszaków, w ludzi, którzy się dopiero co dostali na studia. A więc tam były krzyki. Tam był przymus, na przykład, stania na baczność przez 8 godzin. Gdybym ja ze sobą nie pracowała, to ja bym się na to zgodziła, tak jak wszyscy inni się zgodzili w naszym roczniku. Tak naprawdę tylko jedna dziewczyna z powodów zdrowotnych musiała zrezygnować z fuksówki. Cała reszta w to poszła. Więc gdybym ja ze sobą nie pracowała, ja bym nie widziała, że to jest przemoc. Ba, ja bym nawet nie wiedziała, że mogę powiedzieć stop, nie biorę w tym udziału. I. Gdybym ze sobą nie pracowała, to z pewnością szłabym w tą, w tą pompującą ego bańkę i iluzję tego, że jesteśmy lepsi, jesteśmy elitą, należymy do elity w tej szkole. I gdybym ze sobą nie pracowała, to z całą pewnością nie odważyłabym się zrezygnować ze szkoły teatralnej. Tylko bym została w takim myśleniu, w jakim zostaje wielu z nas na studiach no już dokończę. No, zaczęłam, to dokończę. Więc mam takie wrażenie, wiesz, że tak naprawdę poprzez rodzaj bezkompromisowości mi się udało przebić tą skorupkę od jajka i wykluć się jako ta, którą miałam być. Jako ta, której powołanie wyglądało właśnie w ten sposób. Mm. Więc jeden z całą pewnością praca ze sobą, bo ona pozwala nam podejmować odważne decyzje. Ona pozwala nam widzieć poza iluzją. Po drugie, myślę, że też takie, no właśnie, użyję tego słowa, bezkompromisowe pytanie się siebie, czy mi jest tu dobrze? Czy miejsce, w którym jestem, czy studia, na których jestem, czy. Przestrzeń pracy, w której jestem, czy mi jest tu dobrze, bo my jesteśmy mistrzami w negocjowaniu ze sobą niewygody. Jeszcze wytrzymię. Jeszcze wytrzymię. Dokładnie tak, jeszcze wytrzymie. No, już trzeci rok na studiach medycznych, no to już dokończę, żeby stać się tym lekarzem, nie? Bo może jak już pójdę w zawód, to będzie lepiej. Moi drodzy, jeżeli na studiach jest źle, to w zawodzie nie będzie lepiej. Jeżeli to, czego ja doświadczam, to, z czym się spotykam na studiach, mnie drenuje, to w zawodzie może wcale nie być lepiej. Ba, jeżeli my ze sobą negocjujemy, o, jeszcze to przytrzymam, jeszcze rok, jeszcze rok, jeszcze rok w pracy, której nienawidzę, na studiach, których nienawidzę, jeżeli my ze sobą negocjujemy, to my jesteśmy non-stop w samo przekroczeniu. Więc nawet jeśli My się będziemy przymuszać i przymuszać i przymuszać, to nasze ciało w końcu i tak powie stop. I ja sobie tak myślę, oczywiście, Ty masz ogromne spektrum różnych przykładów i doświadczeń z pracy z ludźmi w temacie wypalenia zawodowego, natomiast ja też sobie tak myślę, że. To wypalenie zawodowe bardzo często jest o latach przekroczeń, i to wypalenie zawodowe też jest bardzo często o latach sygnałów z naszego ciała i psychiki, sygnałów, których myśmy wybierali nie czytać wcale. Tak, jak w uproszczeniu ja mam taką metaforę, że czasami używam też na sesjach, i ona często przemawia, że, że jakby ktoś, każdy z nas jest innym kwiatem. I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy tulipanem, który trafia na pustynię, i tam jesteśmy już ileś lat, i cały czas wmawiamy sobie, jak w niektórych afirmacjach, że jestem tulipanem i jeszcze trochę tu wytrzymię. I jeszcze czasami jest tak, że ja zamiast zdać sobie sprawę z tego, że nie jestem kaktusem, w związku z tym, może jednak i teraz to jest nie, dla mnie niezwykłe, że jeśli chodzi o rośliny, o zwierzęta teraz też, jeśli chodzi o dzieci, bo bardzo dużo się też zmieniło, my jesteśmy w stanie zauważyć ich potrzeby. To, że tulipan potrzebuje słońca, to, że potrzebuje cienia, potrzebuje dużo wody, a kaktus to to sobie poradzi, tak? I że my, jeśli chodzi o te inne sfery życia, to dostrzegamy, ale jeśli chodzi o samych siebie, z jakąś taką determinacją, nie. Tak. I że to jest właśnie to, o czym ty mówisz, czyli to są te przekroczenia, które się kumulują w pewnym momencie. Ja zawsze mówię, że syndrom Wypalenia zawodowego to jest ochrona. Nasz układ nerwowy. My jesteśmy strasznie mądrzy. I jeśli głowa nam nie pozwala, to ego, o którym ty mówiłaś, jakaś koncepcja, którą mamy na życie, to skądś ten sygnał przychodzi? Pytanie, czego się zdecydujemy usłyszeć. A propos słuchania, chciałam siebie zapytać, Marianna, kiedy tak naprawdę zaczęłaś siebie słyszeć i iść za tym, co jakoś powiedziałaś o tej ciąży, o tym, że zaczął się w, jakby ufając, korzystając ze strategii. Pracując nad sobą i używając tej bezkompromisowości, którą w sobie tak. gdzieś miałaś, w końcu doszło do porodu i zobaczyłaś, czy tam mgła się trochę rozrzedziła, tak. Zdecydowanie zaczęłam siebie słuchać w okolicach wyłonienia stomi. Zdecydowanie. Ja chyba też, to był chyba też mój taki kurewsko zimny prysznic, że okej, okay, krótkie równanie. Jeżeli dalej się będziesz przekraczać, to umrzesz kropka. I ja myślę, że to był dla mnie telefon, który miał mnie obudzić. I obudził mnie skutecznie, bo ja od momentu wyłonienia stomi, gdzieś tak byłam ze sobą, umówiona, że jeżeli znajdę się w przestrzeni, w okoliczności w relacji, w której będę się czuła przekraczana. Wycofam swoją energię z tego miejsca, że nie będę ze sobą negocjowała właśnie tych um, turbulencyjnych warunków. I jak byłam w szkole teatralnej i już zobaczyłam już mi trochę opadła ta iluzja tego wszystkiego o czym moja mama i mój tata mówili czyli że hej tam będą najlepsze lata twojego życia my mamy stamtąd przyjaciół do dziś wszyscy się w środowisku znamy to były wspaniałe lata naszej młodości ty też z tego skorzystasz jak się dostaniesz do szkoły teatralnej jak mi ta iluzja opadła i naprawdę było mi trudno tam chodzić to ja już wtedy wiedziałam że ja czekam tylko na odpowiedni moment ale ja stamtąd wychodzę i um, Myślę, że ten moment, kiedy została mi wyłoniona stomia, stał się momentem może to będzie górnolotne słowo, ale takiego użyję momentem przebudzenia się mojego ducha i przebudzenia się mojej duszy. Ja wcześniej byłam osobą, która to tak jak powiedziałam wcześniej jeden była bardzo poraniona bardzo a dwa realizowała koncepcję na swój temat. Po operacji wyłonienia stomi otworzyła się we mnie przestrzeń na to, żeby posłuchać trochę siebie, swojego ciała i świata i życia, tego co ono ma mi do zaoferowania. To zdanie, które powiedziałaś e, e, a propos tego telefonu, <grym> ono było dopiero bezkompromisowe. Tak. Też mam takie poczucie, że e, to słuchanie siebie jakoś się pojawiło i ten kontakt ze sobą. E, jakby trochę cię prowadzi, że też to zdanie, które powiedziałaś o tym, jak byłaś w Londynie no i miałaś, może teraz się z tego śmiejesz, ale pewnie w jakiś sposób um, emocjonalne podejście do dostania się do kolejnej szkoły aktorskiej, tak. które mówiono, dobrze, no to jeśli nie to, to co? Co tam masz w wszechświecie? Tak. To też trochę taka, nie wiem, ciekawość, otwartość, <laughs> trochę zaufanie. <laughs> um, a ja chciałam zapytać, czy ty miałaś wsparcie w tym czasie? Albo jak się wspierałaś? Z moimi rodzicami temat wsparcia jest duży, szeroki i ciekawy, bo moi rodzice nigdy mi nie dawali wsparcia w definicji, że daje bliskość, daje działanie jako rodzic, daje y, silne, silne plecy. Um, tego nie było. Mój tata był nieobecny, bo rodzice się rozwiedli, jak ja miałam niecałe 7 lat, więc tata był zdecydowanie rodzicem drugiego kontaktu, a więc rodzicem, który nie do końca znał moje plany, nie do końca znał moje myśli, nie do końca znał moich znajomych, nie do końca znał mnie po prostu. Ja tak naprawdę chyba dzisiaj dopiero daję się poznać mojemu tacie i też chyba dzisiaj dopiero go poznaję, już jako dorosła osoba. Natomiast moja mama była rodzicem pierwszego kontaktu, była obecna, tylko że ona miała tak dużo na swoim własnym talerzu jako rodzic, ona miała do utrzymania dwójkę dzieci, do utrzymania dom z wolnego zawodu aktora, więc y, i mała się wielu hautur, czyli czegoś, co jest e, dużo jeździsz, mało płacą, e, i to jest sztuka średnich lotów, tak to się mniej więcej definiuje e, w zawodach artystycznych. Więc, i moja mama jeszcze miała swoje własne tematy, z którymi pracowała, dotyczące jej rodziców, jej dzieciństwa. Moja mama była całe, ca, ca, całe życie non-stop, non-stop, non-stop w procesach, ale nawet nie w procesach w kontekście integrowania pewnych rzeczy, tylko moja mama cały czas szukała nowych metod pracy ze sobą. Więc na no niektóre nas zabierała, ale to nie było takie, że ja... Mm, Miałam poczucie, że mogę usiąść z rodzicami, przedstawić im moje dylematy, moje plany, moje zagwostki i oni jakoś tak pomogą mi obrać cel, albo, nie wiem, wysłuchają mnie, odzwierciedlą mi to, co ja mówię, y, obecnością także, jakby nie było tego. Więc to, że zdawałam do szkoły teatralnej, to była moja decyzja. Moja mama y, pytała mnie z tekstów do szkoły teatralnej. Ja znów występowałam wtedy przed moją mamą w salonie. Znów wróciłam do salonu, to ciekawe. Później decyzja o tym, że zdaję do szkoły teatralnej w Londynie, była moją decyzją. Później, że zdaję ponownie do szkoły teatralnej w Warszawie po wyłonieniu z Tomi, było moją decyzją. I to, że rezygnuję z tej szkoły teatralnej, było moją decyzją. I jak dostałam się do tej szkoły teatralnej, pomimo z stomi, a tutaj mogę powiedzieć, że jakby moi rodzice byli przestraszeni, tego, że ja zdaję do szkoły teatralnej ze stomią, no bo podobno po wyłonieniu stomi się po prostu ma depresję i tylko się leży w łóżku, nie? I pamiętam, mój tata w szpitalu, jak mi wyłonili stomię, on był przestraszony, on się bał, że, że ja po prostu będę, wiesz, pracowała w jakiejś fabryce długopisów, nie? Więc ja byłam wtedy bardzo taka, że okej, okay, Wy wszyscy się tak boicie, że ja sobie potrzebuję zostać to sama. Ja byłam raczej taka w tym. E, bo każdy przeżywał swoje. Każdy tam przeżywał swoje i każdy przeżywał swoje duże. Więc tak, ja byłam dużo sama. Tak wewnętrznie. Zresztą zewnętrznie w sumie też w tym czasie szpitalnym. I później, kiedy Zdecydowałam, że rezygnuję ze szkoły teatralnej. No to słyszałam od bliskich mi ludzi, zwariowałaś. Dostałaś się, już przeszłaś kuźwa te egzaminy z tą stomią, już, już jesteś tam z tą stomią, już wypracowujesz tą swoją pozycję tej aktorki młodego pokolenia. Zostań, zostań tam. Złapałaś tego pana Boga za nogi, to nie rezygnuj. No i ja wtedy po prostu mówiłam, że ja rozumiem. Ja słyszę, ja widzę, że masz wątpliwości, słyszę Twoje lęki, pozwól, że zrobię po swojemu. Zrobię po swojemu. I dokładnie tak samo było, kiedy mówiłam na głosu swojej Stomi, kiedy otwieraliśmy Tutti. Pamiętam, moja babcia na przykład mówiła, i po co się tym dzielisz? I po co? Co ty myślisz, że, że co? I, I po co ty masz ludziom mówić, co, co jest takie Twoje na brzuchu intymne? Po co. I ja znów to samo powtarzałam. Rozumiem, słyszę cię babciu, zrobię po swojemu. Jeśli możesz, to trzymaj kciuki. Jak nie, nie trzymaj, ja to rozumiem i tak to zrobię po swojemu. I w tej decyzji o powiedzeniu o Stomi też byłam sama. Była moja siostra. Była moja siostra. Moja siostra, super, super, super kobieta. Moja, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Zosię Kowalewsk Kowalewską. Moja siostra, która była mi mamą przez wiele, wiele lat mojego życia, rok starsza siostra. Więc Zosia była właśnie zawsze tą, która ja pod prąd wszyscy, nie, nie, bu, 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 co ty robisz? A moja siostra, mania, trzymam kciuki. Więc Zosia była zawsze tą. Więc Zosia była tą, która w dniu premiery Tutti na przykład stała koło mnie i trzymała mnie za rękę, jak ja wstawiałam posta wstaw, udostępnij, że mam stomię. Wiesz co, jak teraz patrzę, to wszystkie te decyzje, które ja podjęłam i wszystkie te kroki i działania, to były takie kroki i działania, które nie wynikały z... Przegadywania spraw z bliskimi, tylko zawsze z przegadywania spraw ze sobą, bo tak jakby tych bliskich w takiej dostępności nie było. I to chyba. Znaczy, nie chcę mówić, że to fajne, bo to nie było łatwe dla mnie. Natomiast to jest mój ogromny zasób z takiego, a nie innego domu rodzinnego, że ja potrafię podjąć decyzję samodzielnie. Bo musiałam. I bardzo dobrze to. Bardzo dobrze to potrafię. No, odważyłaś się, tak jak rozmawiałyśmy, na to, żeby zacząć słyszeć siebie i zacząć się kontaktować ze sobą i porozumiewać nawet gdzieś ze sobą. Strasznie fajna ta historia z twoją siostrą. Ja Miałam dwie siostry i brata. I ja jestem najstarszą siostrą. A, Jest czyli ty trzymasz, miejsce, ty... tak. Ale tak jakoś za nimi zatęskniłam. Także pozdrawiam was, kochani. Jeszcze chciałam powiedzieć, że um, powiedziałaś, że to jest Twój zasób, że taką miałaś historię, że też używałaś tych strategii, które gdzieś ci służyły i dalej w sumie um, ci służą, ale um, jak myślisz? Nie wiem, czy będziesz wiedziała, co powiedzieć, ale może um, miałabyś jakąś taką podpowiedź dla osób, które może trochę słyszą ten głos, ale jednak nie brakuje im czegoś, żeby zrobić po swojem. Pewnie nie ma takiej jednej uniwersalnej rzeczy, ale. Już od razu mi pięćset tysięcy przychodzi no do właśnie głowy. <laughs> jedna rzecz, którą bym powiedziała najpierw to to, że prawdziwą odwagą nie jest udawać, że czegoś nie czuję. Prawdziwą odwagą jest nazwać to, co czuję i działać razem z tym nawet trudnym uczuciem. Czyli jeżeli na przykład ty chcesz dokonać jakiejś zmiany w swoim życiu zawodowym, ale na przykład się boisz, masz lęk, to nie udawaj, że tego lęku nie ma i nie pchaj na siłę w stronę tej zmiany, nazywając się odważnym, tylko przede wszystkim najpierw nazwij sobie ten lęk. Tak, na maksa się boję. Gdzie mam ten lęk ulokowany w ciele, jeśli on jest w ciele? Najczęściej mamy gdzieś emocje, ulokowane w ciele. O co może mi w tym chodzić? Czy mogę to miejsce otoczyć opieką? I tak naprawdę im bardziej my jesteśmy w tym co czujemy tu i teraz, tym bardziej mam wrażenie ten świat nam udostępnia takie drogi, o których byśmy nigdy nie pomyśleli, że się otworzą. Więc to jest jedna rzecz, od której bym zaczęła. Druga rzecz to jest taka po prostu niewygodna prawda, jak to, że ludzie mogą się nie zgadzać z naszymi decyzjami zawodowymi, ludzie mogą w ogóle nie rozumieć naszych ruchów i kroków i decyzji zawodowych, mogą nie rozumieć, dlaczego się przebranżawiamy, dlaczego bierzemy gapier, dlaczego z zajebiście płatnej pewnej pracy przechodzimy do czegoś, co jest niepewne, freelancerskie, czy nie, nie stale płatne, mniej bezpieczne, ludzie mogą tego nie rozumieć. Mogą mieć o to do nas żal, pretensje, mogą nas krytykować z tego powodu. Tutaj mogę powiedzieć jedno zdanie, którego nauczyła mnie Szkoła Ustawień Systemowych. Wystój. Wystuj. Wystuj to, że ludzie się nie będą z tobą zgadzać. Wystuj to, że ludzie nie będą rozumieli, dlaczego ty mówisz o stomi czy nie stomi, czy dlaczego ty mówisz o tym, że jednak chcesz się przebranżowić i tak dalej, i tak dalej. Ludzie nie muszą cię rozumieć, ba powiem więcej, ludzie nie będą rozumieli naszych wewnętrznych dylematów związanych z pracą. Ludzie nie będą rozumieli tego, czy też mogą, naprawdę mogą nie rozumieć tego, że nasze powołanie jest gdzieś indziej, że tak wykonujemy tę pracę, ba, może nawet ją lubimy, ale tam nie cieszy się serce, w tym miejscu nie cieszy się serce. A praca, związek to są dwie przestrzenie, w których musi ci się cieszyć serce, bo inaczej będziesz umierał za życia. Więc to są chyba takie dwie rzeczy, które bym powiedziała na początek. Ja, Marianka, już jakby nic nie dodam. Chociaż oczywiście mogłybyśmy tę rozmowę prowadzić jeszcze długo. Do końca myślę. życia tak? i świata. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję mm. za tak. Za taką ogromną, nie wiem jak to powiedzieć, obecność, o tak bym powiedziała, w tej rozmowie, bo zresztą każda nasza rozmowa ma wrażenie taka jest, ale ta była publiczna i też była taka, że w zasadzie jak sobie wyobrażałam, jak ona będzie wyglądać, to, to nie wyobraziłabym sobie, że aż tak. Także mam taką ogromną wdzięczność w sobie do Ciebie, że się tym wszystkim podzieliłaś z taką dojrzałością. I z taką gotowością, i mam nadzieję, że wszystkim, którzy zdecydowali się posłuchać podcastu Zawód od Nowa. Zresztą, jak wybierałam tą nazwę, to myślałam o tobie, bo moja mama była doktorem habilitowanym języka polskiego w swojej karierze, i u nas w domu język był bardzo ciekawym, mm -hmm. nie wiem, powiedzmy narzędziem, przeżyciem, w ogóle mm -hmm. polem do eksperymentowania. I pamiętam, jak ty mówisz o niektórych słowach i miałam różne opcje, ale ten zawód, czyli ja byłam mm -hmm. zawiedziona. Tak. Nie, To zacznę od nowa. Tak. Jakby z tego się wziął. Piękne. Piękne. Także wiedziałam, że mnie zrozumiesz. Myślałam bardzo to rozumiem. <grym>, że to Także um, bardzo ci dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję. I trzymam kciuki za wszystkie twoje inicjatywy. Dziękuję. Jeśli podobał Ci się ten podcast i chcesz usłyszeć więcej, to zostaw lajka i zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!